Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o nowym numerze naszego czasopisma Zawsze Wierni, poświęconemu granicom posłuszeństwa. Zapraszam. Ukazał się nowy numer naszego czasopisma. Tak on wygląda. Zatytułowany jest on Granice nieposłuszeństwa, lub też Granice posłuszeństwa, jeśli nie chcemy czytać tego, co jest w nawiasie. Oczywiście podam w opisie link do księgarni Tedeum, gdzie można tenże numer zakupić. Bardzo zachęcam do zapoznania się z tym numerem. Myślę, że jest to rzecz szczególnie istotna. Również na okładce widać, można powiedzieć, dwa takie bardzo istotne elementy. Z jednej strony mamy tutaj biskupów, z drugiej strony mamy ich zamaskowanych, czyli takie połączenie gdzieś tam tych dwóch wielkich pytań o posłuszeństwo czasów obecnych. Z jednej strony kryzys Kościoła, z drugiej strony wszystko to, co się dzieje w naszym społeczeństwie obecnie. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka tekstów z tego numeru. Pierwszy tekst, na który zwracam uwagę, to wywiad z naszym przełożonym generalnym, księdzem Dawidem Pajarani. Wywiad jest zatytułowany Papież Franciszek doskonale wie, dokąd zmierza. Przeczytam tutaj fragment tego wywiadu. Myślę, że jest to rzecz bardzo wartościowa. To właśnie w tym kontekście w pełni zrozumiała staje się jego, czyli papieża, idea miłosierdzia, o którym nieustannie mówi w swoich wystąpieniach. Nie jest to już odpowiedź Boga miłości, witającego skruszonego grzesznika z otwartymi ramionami, aby go uleczyć i przywrócić do życia łaski. Jest to obecnie miłosierdzie niosące w istocie zgubę, uzasadnione koniecznością wyjścia naprzeciw potrzebom ludzkości. Ludzie, uznani za niezdolnych do przestrzegania nawet prawa naturalnego, mają rzekomo niezaprzeczalne prawo do tego miłosierdzia, swego rodzaju dobrodusznej amnestii udzielonej przez Boga, który również dostosowuje się do historii, nie będąc już jej panem. W ten sposób wyrzeka się nie tylko wiary oraz porządku nadprzyrodzonego, ale również zasad moralnych, nieodzownych do prowadzenia uczciwego i prawego życia. Jest to zatrważające, ponieważ w ostatecznym rozrachunku oznacza rezygnację z chrystianizacji etyki. Przeciwnie, katolicy mają obecnie dostosowywać się do moralności świata, czy też przynajmniej muszą dostosowywać, w konkretnych przypadkach, swoje zasady moralne do współczesnej etyki, akceptując również zawieranie kolejnych związków przez rozwodników oraz małżeństwa osób tej samej płci. Owo miłosierdzie stało się więc rodzajem panaceum, podstawą nowej ewangelizacji wobec pokolenia, którego nie da się już nawrócić, oraz wobec chrześcijan, którzy nie są już w stanie zachowywać wszystkich przykazań. Tak więc znajdujące się w niebezpieczeństwie dusze, zamiast być wspierane i umacniane w wierze, są uspokajane i utwierdzane w grzechu. Postępując w ten sposób, strażnik wiary wyklucza nawet porządek naturalny. W konsekwencji nie pozostaje już absolutnie nic. U podstaw tych błędów leży całkowity brak transcendencji czy spojrzenia ku niebu. Nie odwołuje się już nawet pośrednio do porządku nadprzyrodzonego, do życia wiecznego, a przede wszystkim do dzieła odkupienia, urzeczywistnionego przez Chrystusa Pana, który zapewnił wszystkim ludziom środki konieczne do osiągnięcia zbawienia. Nie naucza się już o ponadczasowej skuteczności tych środków i w konsekwencji pozostają one nieznane. Już w to nie wierzymy. W rezultacie dominuje wizja czysto horyzontalna i skażona historyzmem, w której zasady nie są już niezmienne i w której znaczenie ma jedynie doczesny dobrobyt. Przeczytam jeszcze fragment zakończenia tego wywiadu z naszym przełożonym generalnym. To zakończenie, ten fragment wywiadu zatytułowany jest Powrót pod sztandar Chrystusa Króla. W jaki sposób według księdza Kościół może wykorzenić te błędy i odzyskać siłę? Po pierwsze, musimy odrzucić wszelkie utopie i powrócić do rzeczywistości, powrócić do fundamentów Kościoła katolickiego. Możemy wskazać trzy główne kwestie, które Kościół musi potwierdzić i zacząć ponownie głosić w sposób otwarty i bez ustępstw czy kompromisów. Istnienie grzechu pierworodnego oraz jego skutków. I to wbrew wszelkim formom naturalistycznej naiwności. Konieczność łaski, owocu odkupienia, która stanowi jedyne lekarstwo. Jest to jednak lekarstwo wszechpotężne.
dzięki któremu skutki grzechu pierworodnego mogą zostać uleczone, oraz transcendencję celu ostatecznego człowieka, którym nie jest ziemia, ale niebo. Zachęcam jeszcze raz do zapoznania się z tym wywiadem i w ogóle z resztą tekstów w tym numerze. Kolejny tekst, który chciałbym pokrótce przedstawić, to tekst księdza Gleza z Bractwa Świętego Piusa X. Tekst zatytułowany Czyja postawa stanowi źródło problemu Bractwa Świętego Piusa X czy dzisiejszego Rzymu? Przedstawię tutaj krótkie fragmenty tego tekstu, aby zachęcić do zapoznania się z nim. Bractwo nie powinno więc stawiać sobie jako najważniejszego celu dążenia do uzyskania statusu kanonicznego, który uleczyć miałby ów rzekomy brak eklezjalności. Problem taki w rzeczywistości nie istnieje, czy też raczej istnieje jedynie w umysłach niektórych ludzi, którzy nie są członkami lub wiernymi bractwa i którzy uważają w dobrej wierze, że bractwo jest przeciwko papieżowi, schizmatyckie i nie znajduje się w pełnej komunii, czy też działa w sposób bezprawny. Aby wyrazić to w technicznym języku scholastycznej logiki, powiedzieć należałoby, że problem ten nie rodzi się per se, ale akcydentalnie. Niektórzy ludzie popełniają błąd, sądząc, iż problem ten istnieje w rzeczywistości i per se. Inni z kolei popełniają diametralnie przeciwny błąd, uważając, że nie istnieje on w ogóle, nawet w umysłach niektórych ludzi i akcydentalnie. A więc tutaj ksiądz Gles zauważa najpierw, że ten problem prawny, problem nieuregulowanego statusu kanonicznego bractwa nie jest istotnym, realnym problemem, który w jakikolwiek sposób miał negatywny wpływ na funkcjonowanie bractwa na tym poziomie nadprzyrodzonym, czyli tym najważniejszym, ale jest to problem, który istnieje w części również tych dobrze nastawionych wiernych, tych wiernych, którzy w dobrej wierze chcą szukać Chrystusa, ale jednak w jakiś sposób są przestraszeni. I tylko w tym sensie, czyli właśnie per accidens w głowach pewnej części wiernych katolików, mamy tutaj do czynienia z pewnym problemem. Autor pisze dalej. Bractwo jest całkowicie legalne i nie można oskarżyć go o nieregularność. Istnieje bowiem w Kościele, będąc jego dziełem. Jest to absolutnie pewne i nie ulega wątpliwości. Legitymizacja ze strony dzisiejszego Rzymu nie dodałaby niczego z tego punktu widzenia do przyrodzonego dobra bractwa. Mogłoby jedynie przynieść pewne zewnętrzne dobro w stopniu, w jakim w umysłach wielu ludzi położyłoby kres błędnej i nieusprawiedliwionej opinii szerzonej w celu odstręczenia katolików od FSSPX. Znaczenie tego nie powinno być lekceważone. Jest to jednak odrębna kwestia, kwestia drugorzędna w oczach naszego założyciela. Tym, co interesuje nas przede wszystkim, zwykł był mówić, to zachowanie wiary katolickiej. To tego dotyczy nasza walka. Tak więc kwestia kanoniczna jest czysto zewnętrzna, ma znaczenie drugorzędne. Ważne jest przede wszystkim, aby pozostać w Kościele. W Kościele, innymi słowy, zachowując wiarę katolicką wszechczasów oraz prawdziwe kapłaństwo, prawdziwą mszę i prawdziwe sakramenty, katechizm wszechczasów, Pismo Święte wszechczasów. To właśnie nas interesuje. To tym jest Kościół. Uznanie kanoniczne ma znaczenie drugorzędne. Nie powinniśmy więc zabiegać o to, co drugorzędne, tracąc to, co najważniejsze. To, co jest głównym celem naszej walki. To jest cytat arcybiskupa Lefebvre, konferencja wygłoszona w Econ 21 grudnia 1984 roku. Powtórzmy. To już jest ksiądz Gles. Nie wolno nam zapominać o pełnym znaczeniu tej kwestii, a drugorzędny nie oznacza nieistotny. Aby jednak zachować właściwe podejście, ów cel drugorzędny musi być postrzegany właśnie jako taki, jako uzależniony od głównego. Musimy więc nieustannie pamiętać, jaki jest fundamentalny cel bractwa. Jest nim zachowanie katolickiego kapłaństwa, a co za tym idzie, przeciwstawianie się wszelkim błędom, które je dziś niszczą. Mamy bowiem do czynienia z wypaczaniem głównej zasady Kościoła, jego hierarchicznego kapłaństwa. Przytoczę teraz fragmenty tekstu Prawdziwe posłuszeństwo, znamie wiernego katolika. Jest to tekst przygotowany przez kapłanów z Bractwa z dystryktu Kanady. Tutaj mamy omówione posłuszeństwo w różnych dokumentach kościelnych, tekstach teologów cieszących się wielkim autorytetem. Najpierw mamy katechizm Soboru Trydenckiego, później sumę teologiczną, następnie posłuszeństwo u jezuitów, później pewne zasady w praktyce. Ja tutaj przeczytam fragment
który omawia kwestię posłuszeństwa w sumie teologicznej. Święty Tomasz stwierdza, że okazywanie szacunku i czci ludziom piastującym jakąś godność polega na, cytat, pewnej uległości wyrażonej posłuszeństwem dla zarządzeń i na wykonywaniu powierzonych obowiązków w zamian za otrzymywane dobrodziejstwa. Wyjaśnia też, iż uległość należna jest przełożonemu nie ze względu na niego samego, ale ze względu na godność, jaką piastuje. Konsekwentnie nieposłuszeństwo wobec prawowitej władzy uznaje święty Tomasz za grzech śmiertelny, jako sprzeczne z miłością do Boga oraz miłością bliźniego. W artykule 4 kwestii 104 święty Tomasz przechodzi do określenia zakresu posłuszeństwa należnego przełożonym. Zakresu, poza którym posłuszeństwo nie jest obowiązkowe, a nawet może być grzeszne. Pierwszym warunkiem, jaki musi być spełniony, aby móc wymagać posłuszeństwa, jest brak sprzeczności polecenia z prawem ustanowionym przez Boga, ponieważ jest on pierwszym poruszycielem wszystkich woli. Wszyscy zobowiązani są do posłuszeństwa przykazaniu Bożemu ze względu na sprawiedliwość. Święty Tomasz posługuje się tu przykładem łańcucha dowodzenia w ramach hierarchii. Jak pisze, czyż wolno czynić to, co rozkazuje kurator, jeśli zabrania tego konsul? Albo jeśli co innego rozkazuje prokonsul, a co innego cesarz? Czy wolno zlekceważyć tego ostatniego, by służyć pierwszemu? A więc ciągnie dalej glosa, jeśli co innego cesar, a co innego Bóg nakazuje, trzeba słuchać Boga, a nie Cezara. Mówiąc krótko, jeśli na jakimś szczeblu hierarchii wydawane jest polecenie wymagające od podwładnego grzechu, polecenie to należy zlekceważyć. Polecenie takie może być grzeszne na dwa sposoby. Albo grzeszną może być natura nakazywanej rzeczy, albo też polecenie może nakazywać nieposłuszeństwo wobec prawowitego rozporządzenia władzy wyższej. Polecam tutaj również tekst, którego już nie będę cytował, Posłuszeństwo Dwojga Świętych, Matka Maria od Krzyża i arcybiskup Marcel Lefebvre, księdza Paula Robinsona, właśnie z Bractwa Świętego Piusa X. Jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z nim, jednak nie będę go już omawiał. Ostatnim już tekstem, który zaprezentuję, jest tekst oświadczenia z 29 marca 1988 roku naszego założyciela, arcybiskupa Lefebvre'a. Tekst jest tutaj zatytułowany Czy posłuszeństwo może obligować nas do oporu? Z drugiej jednak strony trzeba wiedzieć, że w wypadku zagrożenia dla wiary podwładni powinni upominać przełożonych nawet publicznie. I tak nawet Paweł, który był podwładnym Piotra, strofował go publicznie. A powodem tego było grożące zaburzenie w sprawach wiary. Tak rozumie to glossa Augustyna do listu do Galatów, mówiąc: sam Piotr dał przykład przełożonym, by w wypadku zejścia z prostej drogi nie oburzali się na upomnienia podwładnych. I dalej, tutaj przeskakuje fragment. Wszyscy teologowie godni tego miana nauczają, że jeśli papież poprzez swe akty niszczy Kościół, nie można okazywać mu posłuszeństwa. Są odnośniki do Vittorii, Suareza, Roberta Bellarmina, Corneliusza de Lapide. I powinien być z całym należnym jego urzędowi szacunkiem, lecz publicznie upominany. Zasady rządzące posłuszeństwem wobec władzy papieża są tymi samymi zasadami, które rządzą relacjami pomiędzy delegowaną władzą a poddanymi. Nie stosują się one do Bożego autorytetu, który jest zawsze nieomylny i nie może wprowadzić nas w błąd. W zakresie, w jakim Bóg udziela swojej nieomylności papieżowi, i w jakim papież zamierza angażować tę nieomylność, do czego spełnione muszą być cztery precyzyjne warunki, nie może on błądzić. Poza zakresem tych precyzyjnie określonych warunków, władza papieska jest omylna, tak więc kryteria, które zobowiązują nas do posłuszeństwa, stosują się do jego rozporządzeń. Stąd nie jest bynajmniej czymś nie do pomyślenia, iż mógłby pojawić się obowiązek nieposłuszeństwa względem papieża. Władza, jaka została mu udzielona została dla precyzyjnych celów, a w ostatecznym rozrachunku dla chwały Trójcy Świętej, naszego Pana Jezusa Chrystusa oraz dla zbawienia dusz. Gdy wykorzystywana byłaby ona przez papieża w sprzeczności z tym celem, nie posiadałaby wartości prawa i nie obligowałaby do posłuszeństwa. Przeciwnie, obligowałoby nas do nieposłuszeństwa, abyśmy mogli pozostać posłuszni Bogu i wierni Kościołowi. Pozostaje to prawdą odnośnie do wszystkiego, co ostatni papieże nakazywali od czasu soborów imię wolności religijnej czy też ekumenizmu. Wszystkie reformy przeprowadzone pod tym pretekstem pozbawione są wszelkiej mocy prawnej. W przypadkach tych papieże posługują się swą władzą wbrew celowi, w jakim została im ona powierzona. Mamy więc prawo okazywać im nieposłuszeństwo.
Tyle jeśli chodzi o ten tekst. W numerze jest jeszcze wiele innych tekstów. Bardzo ciekawy tekst pana Zygmunta Krzyżanowskiego, Matka Miłosierdzia i ten świat, jak również bardzo ciekawy tekst pani Ewy Niewczas, Maryja, patronka i wzór matek. Jest to część druga tego tekstu. Jeśli chodzi o tą kwestię posłuszeństwa poruszoną przez arcybiskupa, to zachęcam również do zapoznania się z moimi materiałami Hipernieomylność, jak również Czy Sobór Trydencki potępia Bractwo Świętego Piusa X. Tam również o tych kwestiach mówiłem. Jeszcze raz zachęcam do zapoznania się z tym numerem naszego czasopisma. Myślę, że jest on szczególnie aktualny i że jest to prawdziwa skarbnica wiedzy w tym temacie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.